posłał nas wszystkich, którzy wspominamy naszych bohaterów, którzy zginęli za ojczyznę, w całej naszej historii. Obdarz ich wiecznym pokojem, a nas obdarz radością i umiłowaniem naszej ojczyzny, wiarą i miłością do bliźnich. Drodzy mieszkańcy naszej gminy, przybyli goście. Jestem zaszczycony, mogąc powitać Państwa na obchodach 232. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. Jednego z najważniejszych aktów prawnych w historii Polski. Uchwalona w 1791 roku Konstytucja była pierwszą w Europie i drugą na świecie spisaną ustawą zasadniczą zaraz po Konstytucji Stanów Zjednoczonych. Chęć wprowadzenia w życie tak ważnego systemu prawnego była wyrazem ducha wolności, równości i sprawiedliwości społecznej narodu polskiego. Dawała ona obywatelom prawa polityczne, jak również gwarantowała podstawowe wolności, tak jak wolność słowa, druku, wyznania czy zgromadzeń. Konstytucja wprowadzała również zmiany w systemie państwowym, wśród których wyróżnił się przede wszystkim podział władzy na trzy gałęzie – ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą – oraz zwiększenie roli Sejmu w życiu państwa. Konstytucja 3 maja była ważnym krokiem w stronę nowoczesnego państwa demokratycznego i położyła podwaliny pod przyszłe reformy w Polsce. Mimo wszelkich trudności polscy reformatorzy nie ulegli naciskom oponentów i uchwalili konstytucję, która stała się symbolem walki o wolność i niepodległość narodu. Choć konstytucja ta była w mocy tylko przez krótki czas, to jej idee oraz wartości przetrwały i mimo upływu czasu dziś są dla nas równie ważne jak 232 lata temu. Dlatego z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja zachęcam wszystkich do pielęgnowania pamięci o naszej historii, o tym, że walka o wolność i demokrację wymaga nieustającego wysiłku, ale przede wszystkim tego, aby zawsze dążyć do obrony tych wartości, w imię których walczyli nasi przodkowie. Szanowni Państwo, jeszcze z okazji dzisiejszego święta skierował do nas list pan poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Dariusz Stefanik. Niestety nie mógł być osobiście, dlatego pozwolę sobie odczytać. Szanowni Państwo, z okazji 232. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja składam Państwu najserdeczniejsze życzenia. Niech ta ważna data przypomni nam o potrzebie jedności w walce o suwerenność i niepodległość naszej ojczyzny. Dzięki temu ważnemu krokowi Polska stała się pierwszym państwem w Europie, które uchwaliło swoją konstytucję. Nie możemy jednak zapomnieć, że wolność i demokracja to proces ciągły, który wymaga ciężkiej pracy i jedności. Rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja obchodzili polscy patrioci, uroczyście już podczas rozbiorów, pomimo represji i sprzeciwu zaborców. Szczególnie doniosłe uroczystości odbywały się pod koniec XIX wieku w Galicji, gdzie Polacy posiadali szeroką autonomię. Wielkim świętem państwowym rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja była w okresie międzywojennym. Po II wojnie światowej w nowej rzeczywistości politycznej i ustrojowej zaprzestano obchodzenia tej rocznicy. Dopiero 6 kwietnia 1990 roku Sejm Rzeczpospolitej Polskiej
zdecydował przywrócić jako święto państwowe Dzień 3 maja, czyli rocznicę uchwalenia pierwszej polskiej konstytucji z 1791 roku. Powiedz nam, moja ojczyzno, jak matka dzieciom ciekawym, o latach znaczonych blizną, na wiekach chwały i sławy. Wytłumacz nam, tak jak umiesz, skąd czerwień i biel sztandaru. Niech ludzie żyją tu w dumie, że taki wydał ich naród. Wewnętrzne sprawy Rzeczypospolitej mieszały się państwa ościenne. Po pierwszym rozbiorze Polski dążenie do reform stawało się coraz silniejsze. Zaczęło ogarniać znaczne kręgi społeczeństwa szlacheckiego. Obóz propagujący reformy dąży do przeprowadzenia pewnych reform ustrojowych, zniesienia kurateli caratu, poprawy stanu obronności państwa drogą powiększenia armii. Przeciwny tym zamierzeniom obóz opozycji magnackiej był wrogi wszelkim reformom i zamierzał nadal się opierać protekcji rosyjskiej. Jego królewska mość, król Prus, jej cesarska mość, imperatorowa rosyjska zobowiązują się wspólnie zapobiegać i unicestwiać wszelkimi dostępnymi środkami jakiekolwiek zamiary i projekty zmierzające do naprawy ustroju Rzeczypospolitej. Likwidacji liberum veto i wolnej elekcji w razie konieczności król Prus Fryderyk II i imperatorowa rosyjska Katarzyna II zobowiązują się użyć siły zbrojnej, by nie dopuścić do zmiany dotychczasowego ustroju Polski. Tymczasem Polacy zdali cios śmiertelny planom monarchii pruskiej i rosyjskiej, wprowadzając dziedziczność tronu i konstytucję lepszą od angielskiej, majową konstytucję. Jest rok 1791, wielkie dni przeżywa Warszawa. Oto już czwarty rok obraduje w stolicy Sejm zwany Sejmem Czteroletnim lub Wielkim. Toczy się zacięta walka o losy Polski. Projekt reform ustrojowych powstaje powoli, wobec oporu znacznej części posłów. Wielką rolę odgrywa grupa zwolenników reform skupionych wokół Hugo Kołłątaja, nazwana później Kuźnicą Kołłątajowską. Do tego znacznego grona należeli również Stanisław Staszic, Ignacy Potocki, Stanisław Małkowski i inni. Byli to ludzie mądrzy, kochający ojczyznę, którzy chcieli zmienić dawne, niesprawiedliwe i złe prawa, które prowadziły Polskę do zguby. W szczelnie wypełnionej sali poselskiej Zamku Królewskiego rozpoczęły się obrady. Pracę Sejmu Czteroletniego uwieńczyło uchwalenie nowej konstytucji w dniu 3 maja 1791 roku. Była pierwszą w Europie, a drugą na świecie po Stanach Zjednoczonych ustawą zasadniczą, to znaczy regulującą podstawowe problemy społeczno-polityczne, prawa i obowiązki mieszkańców państwa oraz zasady, organizacji i jego władz. Postanowienie konstytucji było rewolucyjne, ostrożne, doniosłe na miarę epoki. Zgoda Sejmu to sprawiła, że nam wolność przywróciła. Wiwat krzyżcie wszystkie stany, niechaj żyje król kochany. Taka jest narodu wola, za twych braci i za króla. Obywatel każdy wszędzie, życie swoje łożyć będzie. Wiwat Sejm i naród cały, dzisiaj nieba żywot dały. Wiwat krzyżcie wszystkie stany, niechaj żyje król kochany. Majowa jutrzynko, świeć naszej polskiej krainie, puści życie wie piosenką, która w całej Polsce słynie. Witaj maj, 3 maj, u Polaków błogi raj. Witaj maj, 3 maj, u Polaków błogi raj. Jest takie miejsce u zbiegu dróg, gdzie się spotyka.